Witajcie w kolejnym odcinku Mercenary Kings. Będziemy się mierzyć z strasznie wkurzającą misją. Przyznamy się, że już robiliśmy do niej podejście. Ale jest ciężko, co tu dużo mówić. Mamy złapać metalowego psa, przed którym ostatnio niestety udało nam się, znaczy na szczęście udało nam się uciec, ale niestety oznacza to, że nie opanowaliśmy sztuki polowania na niego. No zdecydowanie nie. Ma taki dosyć przykry nawyk. Zobacz, może szczęście mamy blisko. Nie sądzę, rzucania takim atakiem, którego nie bardzo wiemy jak ominąć, więc tym razem spróbujemy powrócić do prób używania tarczy. Ja sobie już zrobiłem broń po prostu z maksymalnym damage'em na strzał. Adamie, będziesz musiał w takim razie tutaj troszeczkę więcej z mobami działać, bo nie mam amunicji AP. Momencik, przeładowuje się. Cholera, wiedziałem, że nie zaskoczę. To jest chyba twoja pięta Achillesa do skakania, co? Dobra, czekaj. No tak, tylko że ja niewiele jestem w stanie zrobić bez AP. Już idę. Dobra, wyczyszczone. No rzeczywiście. Strzelaj. Reloading. No dobra. Mam tarczę przygotować? Nie no, tarczę to wiesz kiedy używasz. Kiedy on używa tego... No wiem. A tak to skup się głównie na omijaniu go. Spróbuj wiesz, się zacząć wyczuwać te ataki, prędzej czy później się uda. Można do niego trochę postrzelać jak on jest tyłem. Teraz to jest w miarę proste. Trzeba tylko patrzeć, z której strony się pojawia. Będzie bieg i teraz możemy nawalać. No dobra, no. Powiedzmy, że zaszło. Bo on się może na środku pojawiać, więc nie pojawia się tak bardzo na środku. Okej, teraz będzie na środku. Idź do brzegu. Haha, dobra. Uważaj, może apteczki użyj. Ach! Ułamek sekundy, no. Przepraszam. Kurde, jak... Bardzo mało jest okazji, w których można do niego strzelać, a oprócz tego ten cholerny mob ucieka. Kurde, ci nic nie zadaje. No postaram się przed nim uciekać, no tylko że wiesz. Dobra, pędzę do ciebie. Dobra, wyczułem mniej więcej moment, w którym chyba można w niego rzucić szok bombą. Paga. O litości. Nie urok to sraczka. No. Dobra, mam go rozgryzionego. Poważnie? Tak. No chyba żartujesz. Ja się postaram nie zginąć, może. Dobra, jest mryga.
Mam jeszcze jedną shock bombę. Wiem nawet kiedy ją rzucić, byleby tylko nie zbiał. Cholera. Nie mam apteczki. Na środku, kurde, na środku się pojawił dziadu. Cholera, no do jasnej. No dobra, ale już mruga, tak? Tak, mamy 9 minut, czekaj, ja muszę apteczki sobie wziąć. Pozwolisz, że wezmę dwie? Oczywiście, a ten... No to nie mam nawet słów, no bo ty żeś go rozpracował, to jakby mógł ci zabrać apteczki. Znaczy, ogólnie sekret polega na tym, że... Żeby go unikać. No. Nie no, jak jest, poza oczywiście unikaniem, które jest oczywiste, w momencie, kiedy on się pojawia tak w trzech jakby postaciach na ekranie, to musicie, w momencie kiedy znikną pozostałe dwie i zostanie ta środkowa, to on przez chwilę się nie rusza i jest wrażliwy na ataki. Dobra, wiesz co, ja chyba zginę i tym sposobem się przeniosę troszeczkę bliżej. Aha, no dobra. Gdzie jesteś? Cofam się tutaj. W takim razie. Dobra, to ja już będę biec w jego stronę, dobra? Jasne. Chociaż bez amunicji AP to nie będzie zbyt przyjemne. Pędzę ci w sukurs, jak to się mówi. Potwierdzam, mówi się tak. Oj, ten dziadek. Myślę, że nawet nie głupia jest ta broń. Tak? Tak, oprócz tego, że trochę palce bolą od takiego klikania. Powinieneś mieć delikatny spust po prostu. Dobra, zostawię się. Kogo mi zostawi? Zaraz, bo coś mnie tu zabije, zaraz. Już biegaj, biegaj. Znowu rozwalisz bossa beze mnie, no ja nie dostanę tych wspaniałych różnych ty. Dobra, czekaj. Dobra. Jeszcze może bym zadzwonił po shock bombę zapasową. W ogóle spłucz nasz z całego budżetu. 4 shock bomb. Za niski mam. Czyli musi mi się udać za pierwszym razem. Dobra, wchodzę. A nie wziąłeś po drodze tej shock bomby? Jest, dobra, czekaj, czekaj, będzie. I w tym właśnie momencie, teraz trzeba w niego rzucić. Bum! Dziękuję, mission complete. O, Wojciech, no. Piąteczka przybił. Gratuluję. Tak, to tak wygląda łatwo, ale trochę czasu zajęło. Nie, no to trzecie podejście nasze było. Trzecie? Tak. Tak. Okej, okay, dobra. Ja się lepiej sprawdzę w misjach zbierackich, ewentualnie. W noszeniu bagażu. W Mandragorę mogę. No patrz, z Baronem jakaś cutscenka. Dobra, Adam tutaj ogląda cutscenki. Ja zobaczę, bo nie wiem, jak je przyspieszyć. Misja. Dogpack. Neutralize mission. Czyli musimy go zabić po prostu. To chyba nawet lepiej. Tak? Poważnie? Ojeju, są z nim jeszcze dwa inne bossy. Ale z nim w jednym tym? Mam nadzieję, że nie w jednym tym. No dobra, to tarczy nie biorę. Nie, weź shock bomby. Weź shock bomby, bo tam jest dużo czasu, żeby się przygotować na to. Także myślę, że nawet ty byś trafił. Wyzwanie? Dobre. Aha, i tutaj wezmę sobie... Ale jak jest dużo bossów, to przynajmniej może nie będą uciekać. Albo każdy będzie w osobnym tym, no, i może, nie trzeba będzie... O, to by było idealnie. Dobra, to jeszcze pozwól, że kupię first aida. Dobra, ja mam zestaw. Dobra. No, zostanę poszak chyba bombić, przy tej broni. Poszak bombić. Muszę sobie tego golden guna wykraczyć. To jest coś dla mnie. A man with the golden gun, tak? O, nowa mapa, czy stara? Nie, stara, tylko pewnie gdzieś daleko jesteśmy. A nie wiemy, który jest naszym bossem, tak? Chyba na to wygląda. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? Pół godziny mamy, więc spokojnie. Pytanie, czy ktoś będzie chciał oglądać nasze próby przez pół godziny. Dobra, gdzie proponujesz iść?
Może, w prawo. Może najpierw do tego najbliżej, tutaj chyba, nie? No to prowadź. Tak. Jak tam wyjść? Tędy chyba wyjdziemy. Ojej. To nie jesteśmy wcale blisko. Au. Kurde. Przydałoby się AP. Byś go zastrzelił. Dołu. A. W tą stronę. Dobra. Tak. Zastrzel go z dołu. Rób swoje. No gdzie na drabinę? Robota niezrobiona, spadaj z drabiny. Jakoś niecelnie strasznie strzelałem. No dobra, robota niezrobiona i tak zapłacisz. No zależy, ile razy zginiemy. Z pustego i Salomon nie naleje. Jeśli posłużę przysłowiem. Tędy? Tak. Patrz, zniknę. O nie. I niestety obawiam się, że są tu jeszcze miejsca, do których on będzie mógł uciec, także po prostu ręce opadają. No, 28 minut przynajmniej, no. No, 28 minut i 3 miejsca do obskoczenia. O matku, ja tego dobra, nie przejdę. Dobra, ale nie, no tu można górą iść. W drugą stronę też można górą, nie? Nie, AP. No, to tu. Od tej strony ta część jest dużo łatwiejsza. Pat. I udało się. Załatwisz zapę tego gościa, który tam łazi? Gdzie łazi? Dobra, poczekaj, jadę, sprawdzę. No, padnij i strzelaj. No dobra, chyba już czysto. No to chciałbyś tak mnie do kwasu. O Jezu! Zrzucić. Widać, sam byś chciał. Dobra, chodź. Nie? Często. Przydałem się, idę. Matko. Kurde, to nie wiem, czy od tej strony to się... Czy tam się w ogóle da wskoczyć? Da się. No dobra, da się. Żyjemy? No na razie żyjemy. Ale szczerze mówiąc nie widzę tego. Jeżeli nie trafimy za pierwszym razem na tego co trzeba, to nie wiem czy nie trzeba będzie zrobić restartu, bo jakoś mi się nie uśmiecha walka z tymi wszystkimi psami w kolei. Jakimi psami po kolei? Żeby... Generator room. Dobra, to nie jest ten, bo od razu widać, że jest tu ten mały piesek. A ten mały piesek to nie był ten? Nie. No my musimy zabić tego, wiesz, z którym przed chwilą walczyliśmy. Tam nie było mojego pieska wchodzącego najpierw. Nie, nie było. Dobrze, to schodzimy na dół. A tu masz obok zaraz drugi. Tak, ale tędy będzie łatwiej. Cholera. Dobra. Rozpukliśmy go. Czekaj, zostań. Ja? No. A, bo ja mógł go zabić. No. Dobra, już chodź. Zdecyduj się. No zdecydowałem się, wtedy miałeś zostać, a teraz miałeś przyjść. Uważaj. Strzelaj, będzie jeszcze jeden za nami, skacz. Dobra. No ale skąd ty wiedziałeś? No bo go widziałem. O kurde. Aż. Teraz jakoś tak strzelają na takich wysokościach tymi pociskami, że zupełnie nieprzydatne staje się to odbijanie nożem. No szkoda, bo to był bardzo fajny był perk. O, to ty żeś taki damage zadał, że od razu padł? No. Dobre. No jak jeden nie strzela, to drugi musi strzelać. O, dobra. No czemu żeś tu w las? Cofnij się i go zabij. No ale zanim on dojdzie, to ty już tu zeskoczysz i go zabijesz i powiesz mi, po co się cofnąłem albo coś takiego. Tam cię.
Lubisz wydawać takie rozkazy, których nie da się wykonać. O! To, że nie umiesz wykonać, nie znaczy, że się nie da. Kurde. I nasze ulubione. Dla mnie to żaden problem. No nie wiem, jak sam tu przechodziłeś, to nie... Bez problemu, bez problemu. Za szybko. To moje przeznaczenie za każdym razem to wpadać. O kurczę. Dobra. Przeładowuję. No przeżył, kurde, skubany. O, nie ma długo. Dobra, nie. Zwiał stąd, no do jasnej cholery. Och, tutaj twój Intel. Do prawdy. Jest dokładnie po drugiej końcu, prawda? Nie, nie, tutaj byliśmy. Tutaj się pojawił. No to wracamy. Tak, jeżeli uciekł, to być może to jest właśnie ten, którego szukamy, bo pewnie ci sekundary nie uciekają. Uważaj. A, mówię tobie, uważaj, sam wpadłem, no ja. Sprytnie to całkiem zrobiłeś, sprytnie. Wow, nie wiem, jakim cudem mnie nic nie trafiło. Reklamację zgłoś. Zwaliłeś już to? Nie, ale wskoczyłem ładnie w kolce. No, gdzie to twoje AP? Na górę. Uciek. Nie no, jestem jeszcze. Jakimś dziwnym cudem. To masz shock bombę. No ale shock bomb mam pełen zapas. No dobra. To nie ten. No do jasnej. Nie no, to jest po prostu chore. Dobra, ten jest łatwy chyba, nie? No łatwy, ale nie mamy całego dnia, no. Jak mam go unikać? No, normalnie. To poczekaj spokojnie, bo tu nie dawać. Złap go, przecież czerwony. No bo nie mamy złapać. A ja chcę takiego. Dostaniesz pod choinkę. No jak? Co, nawet nie zniknął ten... Nie no, to jest jakaś porażka po prostu. Pełna profeska. 21 minut macie. No to jest ten tutaj. Patrz, szok bomby nie ma, tylko masz granat zwykły. No. Może ten po lewej sprawdzimy teraz. No ale tam byliśmy, to jest ten piesek. A gdzie jest trzeci? No trzeci jest tutaj. A na dole nie masz nigdzie nic? Tu jest. No rany, to tam strasznie długo dojście zajmie. No tutaj, potem na górę, potem tutaj, na dół, potem tu, tu. Jezus Maria, i tu. On tam pewnie jest. No pewnie jest. Dobra, prowadź. Ech, żeby to się dziadostwo chociaż nie respawnowało, bo tak biegać i zabijać w kółko te same moby, które się już raz zabiło. Piękne chrumki. Nie ma chrumków. Z czego się cieszysz? Z ciebie! Znaczy w sensie, że ty ten, wpadasz w kolce, to jest bardzo zabawne. Drań. No, uratowałem cię. Tak, uratowałeś.
Na górę. O kurczę. Zbyt mocny wyskok. Idziemy, idziemy. Nie no, generalnie nie ukrywamy, że najlepszą metodą przejścia tej misji to jest prawdopodobnie po prostu czekać, aż się trafi. Co to znaczy? To znaczy czekać, aż trafisz za pierwszym razem na bossa. Weź go zabij. Dobra, nieważne. Zabiłem go? Nie. No jak ci, tu nie mam ci jak pomóc. Tak? No dobra. Dobra, tutaj. Strange. Teraz tutaj, wszystko świetnie, elegancko. Jest cloning facility. Przynajmniej tu nie, są, nie ma jakichś tych... O, Jezus, tylko nie to. No strzelaj. To tam. Co robię niby? Czekaj, reload. Za późno. Uaa, na chama! Apteczki użyję. Już? Od czego masz cure? Gdzie twój Wolverine Healing Factor? Dobra, trend teraz dołem, do góry? Dołem czy górą wolisz? Dobra, zobaczmy co tutaj będzie. A, tu będzie C4, więc idziemy dołem. No dobra. O, masz. Masz ci los. No na luzaku tu przeszedł, zupełnie ten spoko. No jak czekasz, aż zabije wszystkich, to no. Z pełnym dołem? Zaraz zobaczę. Nie, na górę. Święte cydu. Masz odważnie jako pierwszy przeszedłem, też jest C4. No dobra, no to mamy problem. Ile masz apteczek? Żadnej. No to żadnej? Masz pusty slot? Tak. No dobra. Wiesz. A jak nie chcę, to co? No to nie wiem. Poszukaj innej pracy. C4! Opla, dobra. Adamie, czas! Czas! 16 minut. No to możesz... Co ty robisz, no? Idę. O! O, to są psy, tak? Tak. Och ty. Spieprzyłem reload, więc musisz chwilę poczekać. Jest będzie? Tak, gdybyś tu przyszedł za to byłoby miło. Nie. No, na co czekasz? A! Nie zorientowałem się, że on się chował tam w górze gdzieś. Najwyraźniej niezbyt dokładnie się chowa. Dobra, dajesz. Tu też, tak? No też. Temu też nie odpuszczamy. Nie ma zmiłuj. Biedny piesek. No inaczej by nas, wiesz, pogonił. Dobra, jeżeli to nie będzie ten... To ja nie wiem. Siarczyście przeklniesz wtedy. No to na pewno. Ale to chyba jest ten. Jak jest, stoisz z... W czym? No dobra, wiesz jak, gdzie masz szok bomby? Tak. Jak, ale nie musisz, jak ci powiem to, wiesz kiedy szykować je? Tak. Uważaj, będzie biegał. Ja mogę nie przetrwać do tego momentu z szok bombami. No to postaraj się przetrwać. Skacz przez te laserki. Au.
Dobra, ja rzucę się w bombę. Albo, no dobra, teraz już na pewno. Strzelaj. Cholera. Zginąłem. No tak, ja nie jestem w najlepszej sytuacji. Mógłbyś się spawnować i do mnie dołączyć? Tak. No okej, dobra. Przejebany już. Dlaczego? Czego masz przejebany? Nie masz szoku? Mam bardzo mało życia i nie mam apteczek. Jak tam dojść do ciebie? Ej, taki kawał. Nie zrzęć, tylko się ruszaj. Cholerny laser, no. O, to jeszcze jedną przeglądę mu zapodam. Dobra, i padłem. No, żeś go prawie zabił znów tak, sam. Gdyby został w tym miejscu, to tak, to by było po zawodach generalnie. Ja ci go przytrzymam w tym miejscu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Żebym ja tam wchodził? No. Dlaczego? No bo masz szok bomby. A samemu nie wiem, czy ich użyjesz, tak żeby to... Czekaj, gdzie on jest w ogóle? No, nie jest wcale daleko. Dobra, blisko też jakoś nie jest. Ciebie w innym miejscu zrespawnowało niż mnie? Nie, no w tym samym. Nie sądzę, żeby mnie w innym miejscu zrespawnowało. O kurde. Walczyłeś z nimi? Nie, ja mnie w innym miejscu wyrzuciło. Nie na dole wyrzuciło. Świetnie. Mam tam iść do ciebie? Wiesz co, nie wiem czy zdążysz. A ty sobie radzisz, tak? No, załóżmy. Dobra, no. Coś na kształt radzenia się w sobie. Aha, no tak, tylko że tutaj oczywiście nie mamy... Dobra, no jak nie zwieje, to damy radę to przejść jakimś cudem. O, leci ten. Weź to, zacznie czyścić czy coś. Kurde. Co, oberwałeś? No, ty też oberwałeś, no. Weź, strzelaj! Dobra. Aj, nie za dobrze to... Kurde, jeszcze coś zaczyna powalniać. No co za dziadostwo. Oj, świetnie. Zginąłeś? Zginąłem. A ja mam bardzo mało hapów. I to jest nasze ostatnie życie. Jesteś w stanie wyrzucić tą shock bombę, w sensie tak jak tarczy wyrzuciłeś? Nie wiem. Nie wiem jak to zrobiłem ogólnie. Dobra, ja już widzę, że to się dobrze nie skończy, bo ja już prawie nie żyję. Gra się zaczyna przecinać. Nie no, tak to nie za bardzo da się grać, mówiąc szczerze, bo w takiej grze najmniejsza przecinka to jest generalnie śmierć. No, na przykład tak, wyglądająca. No dobra, zobaczymy, to się przecina i wrócimy za... Za chwilkę wrócimy. I witamy po krótkiej przerwie. Wracamy od razu z walką z bossem. Mam nadzieję, że uda się go pokonać. I jest nasza niecnota. Na początku zawsze biega. Dobra, już zaraz. O kurde, teraz to można nawalać. No czekaj, już go wyczuwam. Dobra. Okej, okay, szykuj się szok bombą. Gotowy? Tak. Dobra, ja rzucam. Strzelaj! Mieliśmy mały ten, ale wszystko w pod kontrolą. Dobra, rzucasz następną? Nie mam już żadnej. Jak to nie masz żadnej? Trzy wyrzuciłeś? Rozwalimy go, nie pękaj. Ile mu zostało? Dużo.
Dobra, no ja mam jeszcze shoot bombę. Okej, dobra, będzie shoot bomba. No dalej. Nie, plan był ogólnie trochę inny, ale to... Adam... ma pr... O kurde. Padłem? No to czyli co? Czyli jesteśmy w dupie generalnie. $58,000 mi zostało. No tak, jedna shot bomba, a ja nie mam tak dużego DPS-u. Oj, nie wiem czy to przeżyję. Dobra, najwyżej jak nie przeżyję, to zrobimy do niego drugie podejście. Dobra, początek troszeczkę schrzaniłem. Kurde, nie zauważyłem. Nie wiem czy zużywać tą shot bombę czy nie. Tak. Nie, no nie. A, chcesz na... A, myślę, że podejdziemy jeszcze raz tak na tym. Czyli ty chcesz się trzymać tam po prostu. No, tak. Dobra, chyba zaryzykuję naszą bombę. Dajesz, jeszcze odrobinkę, jeszcze raz! Jest! Poszedł, brawo! O cholera, ale to już była ostra gra po bandzie. Bardzo ładnie. O mój Boże, ile my żeśmy się z tym męczyli? Znaczy głównie to słuchajcie, to przeze mnie, no bo... To piękny pokaz był DualShock Bomby w tym odcinku. Tak, Adam jeszcze musi... Ogólnie rzucanie Shock Bomb jest opanowane, musimy teraz popracować nad celnością i timingiem. Patrz, rubinowe oko żeś dostał jakieś. No. No dobra, no to jedziemy z trzecią misją. Mam nadzieję, że tym razem już obędzie się bez tych cholernych psów, bo to jest naprawdę masakra. Wiesz, jak widać, da się to zrobić. Znaczy wyglądało łatwo, no jakby... Gdybyśmy mieli nagrać całość, jak żeśmy szukali tych psów, bo to jest jeszcze straszne, że one uciekają, nie? Nie, ja myślę, że to... Mamy Rescue Mission z 16 zakładnikami. Ja myślę, że to będzie po prostu w kolejnym odcinku chyba. Tak, nie ma co. Tu może wyjść naprawdę duży materiał. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mamy nadzieję, że pójdzie już troszeczkę sprawniej. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.